My przedstawiamy stanowisko biskupów polskich przed 14. Zwyczajnym Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów, tym drugim już zwyczajnym synodem biskupów. I chciałbym może na wstępie powiedzieć, że to stanowisko jest wynikiem rozwoju myśli kościelnej ujmowanej w sposób linearny, można by powiedzieć, od dorobku Soboru Watykańskiego II, który się powołuje oczywiście na wcześniejsze wypowiedzi Kościoła. W tym bardzo częstym, cytowanym autorem jest papież Pius XII w Soborze Watykańskim II, który był wielkim znawcą bioetyki na tamte czasy, aż po dzisiejsze czasy poprzez pontyfikat Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła II, nie mówię ani pierwszym, który był za krótko, żeby coś tutaj nowego wniósł, no i papieża Benedykta, papieża Franciszka. To jest te linearne spojrzenie na rozwój myśli i świadomości kościelnej, którą my reprezentujemy. I nie chcemy w niczym pomijać właśnie tego nauczania magisterium kościelnego, jakie było przez ostatnie pół wieków rozwijane w sposób najbardziej twórczy, można by powiedzieć, przez dwóch papieży, a więc Pawła VI w jego encyklice Humanae Vitae, która została zredukowana do kilku szczegółowych tylko zagadnień w opinii publicznej, jak również przez ogromne dzieło Jana Pawła II w postaci nie tylko rozwinięcia jego teologii małżeństwa i rodziny, ale również tego takiego trwałego dorobku w postaci synodu o rodzinie, które miał miejsce w 1980 roku i późniejszą adhortację postsynodalną Familiaris Consortio, która jest dokumentem kompletnym. I w związku z tym polecam Państwu, żeby zrobili taki wysiłek porównania dzisiejszych dyskusji do tego, co było przedmiotem tamtego synodu i jakie były konkluzje tamtego synodu.